Wirtualna rzeczywistość nieosiągalna dla zwykłego odbiorcy. PlayStation raczej not work. Final Fantasy XV wreszcie zadebiutuje w tym roku, czego niestety nie zrobi Scalebound. Witamy w nowym roku 2016. Tak minął nam kolejny nagrany tydzień. W minionym tygodniu ruszyła przedsprzedaż Oculus Rifta. Niestety wirtualna rzeczywistość nie stoi przed nami otworem tak, jak się tego spodziewaliśmy. Zaporowe są nie tylko wymagania sprzętowe, ale również cena, a twórcy utrzymują, że i tak jest ona wyjątkowo niska. W środę na oficjalnej stronie Oculusa pojawiła się możliwość składania zamówień przedpremierowych na to innowacyjne urządzenie. Cena gogli bardzo szybko ostudziła zapał wielu graczy, którzy mieli nadzieję zamówić Rifta. Co prawda nie musimy płacić za sprzęt z góry, jednak konieczność wyjęcia z portfela aż 700 euro z pewnością powstrzymała nie jeden impulsowy zakup. Założyciel firmy tłumaczy, że jest to i tak niesamowicie niska cena jak na tak bardzo zaawansowane technologicznie peryferium. My natomiast śmiemy wątpić w jego słowa. Nie tylko pieniądze są tu jednak problemem. Oculus opublikował także program pozwalający na sprawdzenie, czy nasz komputer ma wystarczająco mocy, by napędzić doświadczenia wirtualnej rzeczywistości. Dla wielu pojawiła się tu kolejna ściana. Okazuje się bowiem, że Rift ma absurdalnie wysokie wymagania sprzętowe i nie rusza nawet na niektórych sprzętach, które napędzają gry na najwyższych ustawieniach graficznych. Trudno w ten sposób wróżyć teraz tej technologii świetlaną przyszłość. Dobra wiadomość jest taka, że Kickstarterowi darczyńcy otrzymają Oculus Rift zupełnie za darmo i w pakiecie dostaną również dwie gry, Eve Valkyrie i Lucky's Tale. Wieczorem z poniedziałku na wtorek gracze w wielu krajach świata nie mogli zalogować się do PlayStation Network. Oczywiście w związku z tym nie było mowy o grze sieciowej, jakichkolwiek zakupach, czy też pobieraniu produkcji. Nie mamy jeszcze żadnych oficjalnych informacji na temat tego, co było przyczyną awarii. Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się po godzinie 17. Gracze zaczęli otrzymywać komunikat o konserwacji systemu, zwykle jednak takie działania ogłaszane były wcześniej. Tym razem jednak, zupełnie niespodziewanie, użytkownicy w różnych miejscach kuli ziemskiej stracili dostęp do usług sieciowych na długie godziny. Największe problemy mieli użytkownicy zamieszkujący kraje europejskie. Co ciekawe, jeśli ktoś uruchomił konsolę przed 17, mógł bez problemu korzystać z PSN-u. Firma przez całą noc pracowała nad rozwiązaniem sprawy, a nad ranem wszystko zaczęło powoli wracać do normy. Nie znamy jeszcze oficjalnego stanowiska firmy na ten temat. Kilka grup hakerskich, w tym Lizard Squad, które ma już na swoim koncie zamach na PSN, przyznało się do ataku. Nie wiemy jednak, czy te słowa mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Sony obiecało tymczasem swoim użytkownikom zadośćuczynienie w postaci przedłużenia ważności wszystkich sieciowych subskrypcji. W tym mowa tu oczywiście również o PlayStation Plus oraz PlayStation Now. Być może powstaje właśnie kolejna rocznicowa gra o ponaddźwiękowym jeżu. Byłaby to świetna wiadomość, bo po Sonic Generations można wysnuć wnioski, że przynajmniej przy takich okazjach Sega zaczyna się starać. W tym roku mija 25 lat od wydania pierwszej odsłony serii Sonic the Hedgehog i wokalista zespołu Crash 40, odpowiedzialnego za wszystkie wpadające w ucho utwory napisane do gry od czasu Sonic Adventure, odpowiadając na pytania fanów na oficjalnym profilu zespołu, zdradził, że planują kilka koncertów z okazji rocznicy powstania pierwszego Sonica i także może biorą udział w pisaniu piosenek dla nowej gry. Niestety post już zniknął. Jakiś czas temu informowaliśmy was, że twórcy filmu Street Fighter Assassin's Fist pracują właśnie nad sequelem zatytułowanym World Warrior. Zanim jednak to nastąpi, Capcom zatrudnił zespół do przygotowania aktorskiego prequela dla historii z piątej części Ulicznego Wojownika. Po tym, jak po macoszemu traktowano scenariusz w Street Fighterze 4, bardzo cieszy fakt, że autorzy gry wreszcie podeszli do tematu na poważnie. Prequel nosił będzie tytuł Street Fighter Resurrection i opowie o powrocie Nasha. Wiemy także, że w rolę Kena i Ryu ponownie wcielą się aktorzy znani nam z Assassin's Fist.
Plotka głosi, że w 2016 roku nie przeżyjemy nowej asasyńskiej przygody i dopiero pod koniec 2017 zapoznamy się z nową grą Assassin's Creed, która tym razem umiejscowiona zostanie prawdopodobnie w Egipcie. Twórcy mają zaoferować graczom wielki powiew świeżości, a tytuł ma przypominać skalę Wiedźmina 3 Dziki Gon. Jeżeli wierzyć plotce, to w grze pojawi się rozbudowany rozwój bohatera, nowy system walki, powróci jazda konna, wskoczymy na łodzie, a za cały projekt odpowiada zespół od Black Flag. Mówi się, że studio robi sobie przerwę, by wprowadzić do zabawy o wiele głębsze niż dotychczas zmiany. W międzyczasie wypłynęła również pogłoska, że zamiast Assassina dostaniemy w tym roku Watch Dogs 2. Parę miesięcy temu cieszyliśmy się z ustanowionego rekordu ponad 11 milionów grających jednocześnie użytkowników platformy Steam. Właśnie pobiliśmy kolejny. Pełna liczba graczy wynosiła 12 331 tysięcy i 307 osób. Najwięcej z nich bawiło się oczywiście w Dotę 2 oraz Counter-Strike Global Offensive. Zaraz po nich kolejne miejsca najpopularniejszych gier zajmują Fallout 4 i Grand Theft Auto 5. Ku uciesze Pereza, piąte miejsce zajmuje Football Manager 2016. Zaskakująco, olbrzymia liczba graczy nadal bawi się w świecie Skyrim. Podczas targów CES 2016 zaskoczyła nas także nagła ekspansja Netflixa. Chociaż planowano to od bardzo dawna, usługa wreszcie udostępniona została dla naszego regionu. Strona aktualnie wita nas angielskimi napisami, ale w niedalekiej przyszłości na pewno się to zmieni. Warto jednak zaznaczyć, że poznaliśmy już oficjalne ceny pakietów, które wynoszą kolejno 35, 43 i 52 zł. Możemy także skorzystać z darmowego, próbnego miesiąca. Dyrektor generalny firmy zapowiedział, że systematycznie rozszerzana będzie biblioteka polskich napisów oraz lektora. Już teraz dostępne są filmy i seriale w ojczystym języku. Hajime Tabata uszczęśliwił wszystkich fanów ostatniej fantazji, mówiąc, że Final Fantasy XV wreszcie trafi do sprzedaży w tym roku. Miejmy nadzieję, że obędzie się bez kolejnej obsuwy, ponieważ na przygody Noctisa czekamy już wystarczająco długo. Wraz z życzeniami noworocznymi, reżyser gry rzucił nam prawdziwą informacyjną bombę. Final Fantasy XV będzie gotowe jeszcze w tym roku i za kilka miesięcy płyta z grą zakręci się w czytnikach naszych konsol. Więcej wieści ma nam przynieść specjalne wydarzenie z cyklu Active Time Report, podczas którego zobaczymy również nowy gameplay z walki, a także poznamy konkrety o antagonistach z Imperium Nilfheim. Twórcy gry mają przed sobą spore wyzwanie. Produkcja powstająca tyle lat, która kilkukrotnie zmieniała swoje oblicze, przyczyniła się także do wykształcenia bardzo wygórowanych oczekiwań u swoich najwierniejszych fanów. Tabata potwierdził również, że podjęte zostały wszelkie decyzje dotyczące specyfikacji gry i właśnie przygotowywana jest wersja beta, która trafi do fazy debugowania. Ostateczny wygląd 15 poznamy w marcu i wtedy też ujawniona ma zostać data premiery. Trzymamy kciuki. Zaledwie 4 dni po Sylwestrze otrzymaliśmy druzgocącą wiadomość. Scalebound, czyli bardzo wyczekiwana gra od mistrzów slasherów z Platinum Games, nie ukaże się w tym roku. Gra została poważnie opóźniona. To nie jest dobry początek roku. Ambitna gra łącząca w sobie elementy dynamicznej akcji z mechaniką RPG, otwartym światem i przede wszystkim smokami pojawi się dopiero w 2017 roku. Twórcy z Platinum Games przyznają, że rzucili się z motyką na słońce i najnormalniej w świecie ten projekt ich przerósł. Studio poinformowało na swojej oficjalnej stronie, że prace nad grą przebiegają wyjątkowo dobrze, a przesunięcie daty premiery wiąże się z tym, że nie chcą ciąć swojej wizji na kawałki tylko po to, by wyrobić się z terminem. Teraz mają czas, by opracować i zaimplementować wszystkie zaplanowane przez siebie funkcje i mechanikę. Jeszcze w tym roku otrzymamy masę nowych informacji o grze i świecie Draconis. Szkoda tylko, że gdy Platinum Games nie wyrabia się z jedną produkcją, to jednocześnie rozmienia się na drobne, próbując złapać wiele srok za ogon. Wyciek informacji o przygotowywanej przez Japończyków grze z serii Teenage Mutant Ninja Turtles zostały potwierdzone przez wyciek listy trofeów. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie naszego kolejnego podsumowania tygodnia. Widzimy się tradycyjnie za tydzień w niedzielę, w samo południe. Życzymy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia, cześć!